Iwona Kowalska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, środkową i północno-wschodnią Europą pole wysokiego ciśnienia, nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu. Nad obszar kraju napływać będzie mroźna masa powietrza. Dziś w zachodniej, środkowej i północno-wschodniej Europie pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami deszczu nad wyspami, deszczu ze śniegiem i śniegu na południowym wschodzie. Mroźno w Moskwie około -27 stopni, a cieplej w Madrycie 10. I zmieniamy mapę. W południowych, środkowych i wschodnich regionach zachmurzenie umiarkowane. Na zachodzie i Pomorzu duże i całkowite z opadami śniegu, które przemieszczać się będą do centrum kraju. W dzień około -14 stopni na wschodzie do -3 stopni w Gdańsku. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1031 hektopaskali. A teraz zapraszam na prognozę pogody dla poszczególnych regionów.